Rozwój Zabłocia to konsekwencja dynamicznego rozwoju Bielska. Duża ilość przemysłowców, fabrykantów, mnóstwo bogatych ludzi, wspaniałe Bielsko i koniec przestrzeni na inwestycje. Inwestorzy z Bielska zaczęli intensywnie poszukiwać takiego miejsca, które pozwoli im tworzyć swoje siedziby, delegatury, fabryki, które pozwoli inwestować. I wzrok padł na świetnie zlokalizowane Zabłocie. Stosunkowo płaskie, co wcale nie jest tak oczywiste na Żywiecczyźnie, dobrze skomunikowane, położone na lewobrzeżu rzeki, która stanowi wartość samą w sobie aż do dzisiaj. I tak też się stało. Od XIX wieku rozwijają się firmy, fabryki, usługi, handel, transport. Miałem okazję brać udział w pracach badawczych na terenie Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Udało nam się znaleźć ciekawe eksponaty. Przykładem takich są butelki, które tutaj prezentujemy. Bardzo niepozorne, jednak wiele mówiące o historii samego Zabłocia, historii tego budynku. Mimo że skład tych butelek jest dosyć przypadkowy, bo mamy butelki z wina, z przetworu wody mineralnej, to jednak są to buteleczki, które potrafią nam wiele powiedzieć o tym, co można było nabyć na przełomie XIX-XX wieku w sklepach na terenie Żywca, na terenie Zabłocia. Jedna, którą teraz trzymam w dłoni, jest to rum wyprodukowany przez Hermana Munka z piękną etykietą firmującą ten alkohol. I drugą, bardzo ciekawą butelkę, która pochodzi z wytwórni Wilhelma Gastnera. Wilhelm Gastner jako producent likworów, likierów, rosolisów i wódek, jako również dystrybutor piwa i win, prowadził szeroko zakrojony handel dystrybucyjny swoich wyrobów. Mamy tutaj bardzo ciekawy przykład butelki z jego imieniem pisanym w języku włoskim, bo tak właśnie na południową Europę metkował swoje wyroby jako Wilhelm Gastner. I mamy tutaj likier, który być może na ten właśnie rynek był przygotowany, a też z taką etykietą był dostępny. Inną ciekawą butelką, która tutaj znajduje się, jest butelka z wody mineralnej. Dziś kupujemy butelkę wody mineralnej plastikową, a o wartości tejże wody dowiadujemy się z reklam telewizyjnych. Dawniej tak nie było. Aby tą wodę można było sprzedać, opatrywano etykietę, tak jak w tym przypadku cały szereg referencji sygnowanych przez znanych na terenie Galicji lekarzy, którzy mówili o wartościach leczniczych każdej z wód zapakowanych w takie gustowne buteleczki. I mamy też butelkę jako jeden z ciekawych przykładów alkoholu produkowanego, jakiś zamkowy, likier Chateau z zakrytą Gesslera z kolei z wytwórni w Bielsku Białej. Oprócz tych czterech butelek, które Państwu tutaj prezentujemy, znajdują się tutaj w kolekcji butelki z win z całej Europy. Jest ich około 15 i być może kiedyś znajdą swoje miejsce w powstałym tutaj muzeum.